Rozdział siódmy. Belina przejmuje inicjatywę. Ania odwiozła ich do hotelu. Nie chciała zostać do kolacji. Umówili się na południe następnego dnia, dając sobie jeszcze trochę czasu do namysłu i uznając, iż wczesne odwiedzenie sklepu mogłoby mieć niekorzystny wpływ na cenę obrazu. Pożegnali się i każdy poszedł w swoją stronę w pokoju hotelowym, Maciek przebrał się w wygodniejszy strój. Wydobył z walizki swoje notatki, jakie porobił przed wyjazdem z Krakowa. Nie było ich wiele i nie pomogły mu w ustaleniu, który obraz jest tym, którego poszukują. Starał się wyeliminować przynajmniej jeden z trzech obrazów przedstawiających kawiarnię. Na jednym nie było napisu sugerującego, że kawiarnia nosi nazwę stolicy Iraku. Czy to jest wystarczającym argumentem za jego odrzuceniem? Gdyby nie wiszące obok niego inne kawiarniane obrazki, nikomu nie przyszłoby do głowy, że jest to kafe Bagdad. Ale nasuwa się pytanie, dlaczego Nowak spłodził tyle dzieł o podobnej tematyce i dlaczego w liście do swojego przyjaciela nie podał wprost tytułu, który by jednoznacznie określał właściwy wybór? Musiał mieć po jakiś powód. Nie miał zaufania do swojej pięknej pielęgniarki? Niewykluczone. A myśmy tak szybko dopuścili ją do tajemnicy. Myśli Maćka zaczęły krążyć wokół ślicznej brunetki. Zaklicki nazwał ją perełką. Piękna jak perła, a jednocześnie dręczy tak, jak perła uwiera małża w muszli. Drażni się ze mną, dokucza mi. Naraziłem się jej, stwierdził Maciek, ale nie wiem. Rzym. Mam niewyparzony, złośliwy język, to fakt. A może ona w ten sposób maskuje swoje zainteresowanie moją osobą? Ech, marzy mi się. Czytał kiedyś, że na Łużycach i na Dolnym Śląsku znajdowano w potokach perły. W czystych wodach żyły skójki perłorodne, małże, które w XVIII wieku całkowicie wytępiono. Wrócił myślami do obrazów. Na żadnym malowidle nie pojawia się nazwa kawiarni w całości. Raz jest to kafeba, innym razem afe. G. Czy to G ma związek z ostatnią nutą melodii Nowaka? A w ogóle skąd ta nazwa Bagdad? Co ona oznacza, albo sugeruje? To chyba proste, odpowiedział sam sobie. Z siedmiu liter używanych w muzyce do oznaczania dźwięków nie da się ułożyć wielu wyrazów. Szyfrując informacje takim kodem, jest się bardzo ograniczonym. Malarzowi udało się ułożyć ledwie parę sensownych kombinacji tych liter. Z dwóch słów stworzył nazwę kawiarni. Potem wykorzystał tę nazwę, dopasowując do niej treść obrazu. Nawet nie. Treść jest ogólnie kawiarniana, a Bagdad występuje szczątkowo lub w tle. Ale, do licha, dlaczego dwa razy? Po kiego diabła to utrudnienie? Może Zaklicki posiadał dawno temu dodatkową informację, ale o niej zapomniał? Po sześćdziesiątce ludzka pamięć szwankuje. Może stary człowiek nie potrafi powiązać odległych faktów. Mówi się, że starość nie radość. A oni młodzi, to znaczy Ania i Maciek, nie mają wszystkich danych, nie znają przeszłych wydarzeń. Mają do rozwiązania jedno równanie z wieloma niewiadomymi. Bez dodatkowych warunków nie da się go jednoznacznie rozwiązać. Może Nowak na stare lata również miał kiepską pamięć i zapomniał, że kiedyś wcześniej namalował już jeden obraz z tą samą kawiarnią w tle. Nie, nie sądzę, żeby zapomniał. Nie malował tak wielu obrazów, że mógłby nie pamiętać. Chociaż kto wie? Ha. Mam. Jeden z możliwych przebiegów wypadków mógł być taki. Twegrowi lub komukolwiek innemu odwiedzającego malarza spodobał się obraz kryjący dzieło Kotsisa i chciał go kupić lub włudzić od Nowaka. Oczywiście malarz nie mógł się pozbyć właśnie tego dzieła, więc namalował podobną scenkę po raz drugi. Prawdopodobnie szwerktweger został obdarowany tym obrazem i teraz przekazał go do sprzedaży razem z obrazami pozostałymi w domu po Nowaku. Mogło tak być. Gdyby tak można było po ludzku porozmawiać ze szwerktwegrem. Pomyślał, że z całej trójki osób zaangażowanych w sprawę on, Maciek, jest w najtrudniejszym położeniu. Nie znał malarza, nie był w jego domu, nie widział jego prac. O, to ostatnie jest jeszcze do nadrobienia. Rzucił okiem na zegarek. Zerwał się na równe nogi. Jeszcze zdążę do Dimdego. Już był na schodach. Przechodząc obok recepcji, położył na ladzie klucz od pokoju i wypadł na ulicę. Zupełnie niepotrzebnie tak pędzę, oprzytomniał, gdy się zasapał i spocił. Będę na czas. Upał trwał nadal, co prawda słońce nie grzało już tak mocno jak w południe, ale nagrzane domy i asfaltowe ulice oddawały zakumulowane ciepło. Wzrosła wilgotność powietrza, co powodowało, że odczuwalna temperatura wydawała się wyższa niż wskazywały termometry. Zaraz będzie lało stwierdził, rozglądając się po niebie. I miał rację. Gdy zdyszany zbliżał się do Ostrowers' Trasse. Spadły pierwsze krople deszczu, a gdy dochodził do sklepu Dymnego, rozpadało się solidnie. Był z tego zadowolony. Miał pretekst do schronienia się w sklepie przed rozpoczynającą się ulewą. Oprócz niego i sprzedawcy znajdowała się tam jeszcze para turystów o wyraźnie wschodnioazjatyckich rysach. Oboje z aparatami fotograficznymi na piersiach przyglądali się Europejskim starociom bez większego zainteresowania. Prawdopodobnie weszli do sklepu tylko ze względu na deszcz. Ani chybi Japończycy, uznał Maciek. Emeryci na wycieczce do Europy. Człowiek za kontuarem podniósł się z krzesła i zapalił światło, bo w lokalu zrobiło się szaro. Potem podszedł do orientalnego tandemu i po angielsku zagaił rozmowę. Nasz detektyw począł systematycznie rozglądać się po zgromadzonych starociach. Długo zatrzymał się przy przedmiotach z porcelany. Wziął do ręki maleńką figurkę dziewczynki poganiającej kijem gęsi. Spodobała mu się. Przyjrzał się starannie patykowi gęsiareczki, czy nie był uszkodzony. Obrócił figurkę do góry nogami, by sprawdzić znak fabryczny. Sygnatura była miśnińska, skrzyżowane niebieskie szable. Postanowił zapytać o cenę. Ledwie skierował wzrok na sprzedawcę, ten już się znalazł przy nim. Hofmuch. Maciek pokazał figurkę. Five ant ninety, odpowiedział Dim de Angielskimi słowami, ale w niemieckiej kolejności. Ninety fiwe, poprawił go Maciek umyślnie, po to, żeby go trochę spieszyć. Tak, pospieszył z wyjaśnieniem handlarz, naturalnie po angielsku. Cena jest w markach czy w euro? Dopytywał się Maciek. W Euro, ale przyjmuję marki, brzmiała odpowiedź. Za drogo odłożył gęsiarkę na półkę. Sprzedam za dziewięćdziesiąt, padła nowa oferta. 90 euro, rozważał Maciek. Wydaje się niedrogo, ale spróbuję jeszcze się potargować. Dziękuję, mruknął i postąpił dwa kroki w głąb długiej sali. Dimde nie dał za wygraną. Ostania cena osiemdziesiąt. To przedwojenna robota. Zastanowię się, odburknął potencjalny klient i powędrował obejrzeć wystawione na sprzedaż malarstwo. Obrazów nie było wiele. Wszystkie mieściły się na jednej ścianie czterometrowej długości, większe wysoko. Małe na wysokości oczu, a nawet niżej. Długo udawał, że ogląda każdy obraz z zainteresowaniem. Zaraz gdy tylko stanął przed pracami Adama Nowaka, uświadomił sobie, że nie przyszedł tu na próżno. Wystarczył mu jeden rzut oka na eksponowane obrazy. Znalazł brakujące ogniwo. Musiał parę razy głęboko wciągnąć do płuc powietrze, bo poczuł dziwny ciężar na piersi poziom adrenaliny we krwi przekroczył wszelkie granice. Serce pracowało ze zdwojoną prędkością. Opanował się. Poszedł parę kroków dalej, żeby nie wzbudzić swoim stanem żadnych podejrzeń u sprzedawcy. Nie pierwszy raz przeżywał podobne chwile. Wiedział już, jak się czują uczeni, gdy dokonają odkrycia, na które czekali od lat. Jego odkrycia nie były tak istotne dla ludzkości. Ale każdy doświadcza satysfakcji na swoją miarę. Co by było, gdybym tu nie przyszedł? Odpędził tę myśl jak natrętną muchę. Potoczył wzrokiem po wnętrzu. Japończycy stali niemo i nieruchomo przy drzwiach wejściowych, czekając aż deszcz ustanie. Horst Dimde zajął swe zwykłe miejsce za ladą. Zobaczywszy, że gość rozgląda się po jego salonie. Natychmiast zjawił się u jego boku. Chce pan kupić obraz? Zapytał z ukłonem. Nie. Malarstwo mnie nie interesuje. Rozczarowany sprzedawca podreptał z powrotem. Maciek powoli posuwał się w stronę porcelany. Zaoferuję siedemdziesiąt euro i będę czekał tak jak Japończycy. Dam mu czas do namysłu. "Jeżeli się nie zgodzi, wpadnę tu jutro i zapłacę osiemdziesiąt." Jak pomyślał, tak zrobił. Sklepikarz odmówił sprzedaży po zaproponowanej przez klienta cenie. Maciek machnął ręką i stanął w pobliżu drzwi, obserwując padające gęsto kropelki deszczu. Długo, bardzo długo nic się nie działo. Deszcz nie zmieniał natężenia. Nikt nic nie mówił. Zbliżała się pora zamykania sklepu. Zegar ścienny wskazywał za piętnaście szóstą. Dobry nastrój baliny ułatwiał mu wyczekiwanie. Obmyślał już dalsze kroki, kupno i wywóz obrazu. Japończycy nudzili się setnie. Co chwila patrzyli to na zegarki, to na niebo. Właściciel antykwariatu też zaczął się niespokojnie wiercić. Nie liczył już na nowych klientów. Kto przyjdzie w czasie niepogody, mógłby już zamknąć i pójść do domu. Wreszcie ogłosił. Przepraszam. Zamykamy. Dlaczego użył liczby mnogiej w Ares los Ingo? Chciał, żeby jego słowa miały większą rangę, żeby wypłoszyły niedoszłych klientów? Wyciągnął z szuflady pęk kluczy. Stało się jasne, że trzeba opuścić chwilowe schronienie przed deszczem. Nie ma rady. Z cudzego wozu złaś, choćby i w połowie drogi. Azjaci chwycili się za ręce i wybiegli na ulicę. Maciek zaczekał, aż Herr Dimde zbliży się do niego. 75. Powiedział wyczekująco. Dimde zrozumiał, o co chodzi upartemu klientowi. Wstrzymał się z zamykaniem drzwi. OK. Stęknął i zawrócił. Przeniósł gęsiarkę na ladę. Wytarł ją z kurzu, którego nie było. Zapakował starannie. Zainkasował należność i życząc gościowi dobrego dnia, odprowadził go do wyjścia. Zadowolony z siebie nabywca figurki pobiegł ulicą, szukając ochrony przed deszczem. Nie była to ulewa, ale gęsty drobny kapuśniaczek. Wystarczył, by przemoczyć maćka do cna. Nim znalazł dach nad głową, młodzieniec już trząsł się z zimna. Wspomniał podobną sytuację, jaką przeżył niedawno w złotym potoku. Tam było bez porównania gorzej. Ulewa, las i boląca noga. Teraz zwyczajna się panina, duże miasto, tudzież dobre samopoczucie. To, że woda wodach lub je w butach, to nic. Z powodu chłodu zrezygnował z dłuższego zatrzymania się pod wiatą na przystanku autobusowym. Wolał rozgrzać się w ruchu niż czekać nie wiadomo jak długo. Nie miał biletu na przejazd i nie wiedział, czy można go nabyć w autobusie. Nie znał tras autobusów miejskich, więc nie wiedział również, jak dojechać do hotelu. Rozkładanie i studiowanie w tych warunkach wielkiej płachty planu choć burza którą nosił przy sobie, groziło jej całkowitym zniszczeniem. Pędził biegiem, póki nie zabrakło mu tchu. Potem mógł tylko iść szybkim krokiem, przeskakując przez kałuże. W połowie drogi deszcz zniknął, jak nożem uciął. Znowu wyjrzało słońce. Od razu zrobiło się znośniej. Wpadł do hotelowego holu. Recepcjonista, podając mu klucz, Patrzył na niego ze zdziwieniem, ale i z odrobiną współczucia. W pokoju było ciepło, w łazience jeszcze cieplej. Maciek zrzucił mokrą odzież. Z grubsza osuszył się ręcznikiem sprawdził, jak przedstawiają się dokumenty w portfelu, który nosił w tylnej kieszeni spodni. Na szczęście zachowały się w doskonałym stanie, ale wydobyty z drugiej tylnej kieszeni plan miasta był rozmoknięty. Rozłożony na stole i przetarty delikatnie suchą chusteczką do nosa, stwarzał jednak nadzieję, że zachowa swą przydatność na resztę krótkiego pobytu w chocie burzu. Właściciel planu dla ratowania własnej przydatności wziął gorący prysznic. Potem zażył polopirene i wskoczył pod kołdrę. Godzinę później zadzwonił telefon. To Zaklicki chciał namówić rodaka na wspólną kolację, ale Maciek odmówił. Jestem po kąpieli, tłumaczył się. Mógł uczciwie powiedzieć, że nawet po dwóch kąpielach, zimnej i gorącej, i głowa trochę mnie boli. Głowa go nie bolała. Wręcz przeciwnie. Był zdrowy jak ryba, choć już nie w wodzie. Pomyślność i zadowolenie uodparnia na wszystkie choroby. Od dawna wiadomo, że ludzie szczęśliwi rzadko chorują. A jednak, było coś, co psuło mu radosny nastrój. W zakamarku umysłu kołatała się niepokojąca myśl, że zbytnio się pospieszył z wyborem obrazu. Jeden żył i podjął decyzję. Na dobrą sprawę nie przyjrzał się wszystkim szczegółom malowidła, a miał przecież tyle czasu. Jak zwykle działał pochopnie. Powinien wyciągnąć wnioski z praktyki biurowej. Wielokrotnie zdarzyło mu się grzebać w koszu na odpadki, szukając kartki, którą nieopatrznie tam wrzucił, uznając ją za zbędną lub błędną. Nieraz też musiał się posłużyć programem do odzyskiwania skasowanych danych na twardym dysku komputera. Za wcześnie było na sen. Leżał i dumał. Rozmyślał o wydarzeniach, jak jego przywiodły do chocieburza. O ani która od początku darła z nim koty o jej życiu na obczyźnie. Następnie zaczął się głowić nad najbezpieczniejszym sposobem przewiezienia obrazu do Polski. Rozważał różne warianty. Wystaranie się o legalne zezwolenie zajęłoby kilka, a może kilkanaście dni. Trzeba by sfotografować malowidło, napisać podanie lub wypełnić urzędowy formularz, dołączając do niego zdjęcia przedmiotu. Potem pozostawało czekanie na decyzję. Nie brał pod uwagę odpowiedzi odmownej. Obrazek nieznanego nikomu współczesnego malarza nie zostanie zatrzymany. Jest tylko jedno, ale brak czasu. I on, i Zaklicki muszą się stawić w poniedziałek w pracy. Jutro jest sobota, weekend, i w te dni nic się nie da załatwić. Ania ona może się zająć urzędowymi formalnościami. Chyba można jej zaufać. Perełka Zaklickiego. Owinęła go sobie wokół małego palca. Ale co o niej wiemy? Pewne jest tylko to, że pracuje w szpitalu. Nie znamy jej adresu, ani w burzu, ani w Legnicy. A czy to, że pochodzi z Legnicy, to prawda? Tak, powiedziała, ale mogła równie dobrze wymienić Wałbrzych. Wrocław albo zieloną górę. Znalazł się w rozterce. Przyznawał w duchu, że dziewczyna budzi jego sympatię. To prawda To nawet skromnie powiedziane. Z drugiej strony, jeśli odrzucić poza racjonalne wrażenia, nie pozostawało prawie nic, co by niezbicie świadczyło o jej uczciwości i lojalności. Ale musiał też przyznać, że dotychczas nie dało się jej zarzucić. Że działała na ich szkodę, z całą pewnością była im bardzo pomocna. Czy zaryzykować i zostawić jej ten cenny obraz? A jeżeli nie, to co robić? Przemycić? Zaryzykować i w razie wpadki stracić obraz i zostać ukaranym za pospolite przestępstwo? Każdy wariant niósł ze sobą ryzyko. Zmęczony bezowocnymi rozmyślaniami zasnął. Męczyły go majaki. Śniła mu się Ania ścigająca Zaklickiego. W ręku trzymała białą damską torebkę, którą waliła dziennikarza po grzbiecie, ilekroć udało jej się do niego zbliżyć. Maciek chciał ją powstrzymać, ale nogi miał ciężkie jak sołowił. Nie był w stanie jej doścignąć. Oddalała się i stawała się coraz mniejsza, aż całkiem znikła za widnokręgiem. Obudził się spocony. To działanie polopiryny. Obrócił się na drugi bok i niebawem ponownie zapadł w sen. Teraz role we śnie się odwróciły. Zaklicki gonił dziewczynę. Maciek nadal nie potrafił pobiec szybko za nimi. Patrzył bezsilnie, jak stary osobnik dopada do niej. Ania woła o ratunek. Ocknął się znowu. Nasłuchiwał. Jakby spodziewał się usłyszeć kobiety krzyk. Nic. Cisza. Wstał z łóżka. Zapalił światło. Otworzył na oścież okno, wpuszczając do wnętrza pokoju świeże powietrze. Siedząc na łóżku, czekał aż zimny powiew ogarnie pomieszczenie. Prawie nigdy nic mi się nie śni, myślał. Akurat dziś gnębią mnie idiotyczne koszmary. Skąd się to bierze? Przymknął okno, zostawiając szparę dla wymiany powietrza. Ledwie przyłożył głowę do poduszki, już spał. Tej nocy o mamy już się nie pojawiły.